Dzień dobry, 13 dzień września 2022 roku. Pozdrawiam Was z Warszawy, a udaję się tym razem do bardzo ciekawego kraju, jakim jest Papua Nowa Gwinea, położonego nad Australią. Lecę przez Dohę, Singapur, pokażę Wam najpierw Singapur, a później ponad 2 tygodnie będę w Papui. Do zobaczenia z trasy. Łoch, wylądowałem w Singapurze. Ja już bywałem w Singapurze i na pewno też sporo jest filmików na YouTubie o tym, co można zwiedzać w Singapurze. Ja Wam pokażę, co ja tutaj mogę Wam zaproponować w ciągu 24 godzin, dlatego że jest teraz godzina 16:30. Ja wylatuję jutro o 20:35 do Port Moresby, a więc mam 24 godziny w Singapurze, więc rzucę bagaż do hotelu i udam się najpierw na wieczorne zwiedzanie Singapuru i jutro tak do około godziny pewnie 16:17 pokręcę się po mieście. Tak więc zapraszam na zwiedzanie Singapuru. A przy okazji chciałbym pozdrowić sympatycznego pana, którego spotkałem na lotnisku Chopina w Warszawie podczas odprawy paszportowej, który mnie rozpoznał, bo ogląda moje filmiki, więc powiedział, że bardzo fajną rzecz robię i to jest bardzo budujące, tak więc dziękuję bardzo, no i też dziękuję oczywiście za wszelkie fajne komentarze. A więc zapraszam do Singapuru. No a do centrum najlepiej właśnie dostać się MRT, czyli to systemem kolejki podziemnej. Spaceruję sobie nad rzeką Singapur. To jest takie miejsce rozrywkowe. Tutaj dużo jest kawiarni, restauracji i warto przyjść tutaj po zachodzie słońca. O, jak fajnie mieszkańcy Singapuru biegają. Jest bardzo zielone, bardzo fajne, sympatyczne miasto. No, po 19 już zapadł zmierzch. No a jedną z takich głównych bodajże atrakcji Singapuru to jest właśnie piękna panorama miasta z Marina Bay Sands Hotel. Hotelu, który ma ponad 2500 pokoi, który zobaczę jutro za dnia, za widnia. A warto wjechać tutaj właśnie, jak jest podświetlone, bo robi to niesamowite wrażenie. Najfajniej, jak się wjeżdża o zachodzie słońca. Ja się trochę spóźniłem, ale to nic. A po lewej stronie jest basen dla gości hotelowy, który ma 1 500 000 litrów wody. Coś niesamowitego. Z drugiej strony pięknie widać ogrody Gardens by the Bay. Tam można sobie podejść i sobie też porobić fenomenalne zdjęcia. No też zejdę i zobaczę to. No, Gardens by the Bay jest bardzo fajną atrakcją. Tutaj samo podejście pod te kielichy jest bezpłatne. Natomiast jak się chce korzystać z tych atrakcji, które tutaj są, to są dodatkowo płatne. Na przykład po tym moście się przejść. A tutaj też jest las deszczowy. No jest co robić. Pół dnia tutaj można spokojnie spędzić. No, tutaj fajnie widać podświetlony hotel Marina Bay Sands. Tutaj nad rzeką mamy dawne magazyny i naprzeciwko tych dawnych magazynów tutaj jest dużo różnych fajnych knajp, gdzie można coś zjeść. Clark's Quay. SG Hawker to jest jedno z takich właśnie miejsc, gdzie chodzi się od różnej knajpy do knajpy i coś można zjeść. Zresztą hawkery są bardzo popularne w Singapurze. Jutro w ciągu dnia pokażę Wam w Chinatown, jeden z bardziej znanych, Maxwell. Za nieduże pieniądze można sobie pobierać, co się ewentualnie chce zjeść. Na dowód tego, że bardzo zróżnicowany jest Singapur, trafiłem do dzielnicy arabskiej. Meczet Sułtana tutaj przede mną i tutaj jest taka fajna uliczka Haji Lane. I właśnie wieczorem jest sporo takich kawiarni i barów. Na równoległej ulicy do Haji Lane jest uliczka Bussorah Street z restauracjami. No, zapachy są niesamowite. Zresztą Singapur słynie z tej niesamowitej kuchni, właściwie tego właśnie zróżnicowania, nie tylko narodowościowego, ale też i kulinarnego. Na jakieś 15 minut na piechotę od dzielnicy arabskiej jest dzielnica hinduska, tak zwana Little India.
drugie gryby. Wieczór kończę na Orchard Road. Jest to ulica, przy której znajdują się różnego rodzaju sklepy z elektroniką. I taka ładnie jest dosyć podświetlona. Już jest godzina 23, więc ten ruch powoli zamiera. A i tak się dziwię, że ja dałem radę sobie spacerować do późnych godzin 23 po tym całonocnym locie, ale chyba to wynika z tego, że bardzo tęskniłem za Azją Dalekiego Wschodu. Wracam na miejsce swojego zakwaterowania, idę spać, a jutro jeszcze mam pół dnia, żeby połazić po Singapurze. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Wróciłem na Orchard. To jest właśnie ta uliczka z różnego rodzaju domami handlowymi. Tutaj też jest ambasada naszego kraju. A wróciłem tutaj dlatego, że stąd pojadę do ogrodu botanicznego, bo zwiedzanie zacznę od bardzo ciekawego ogrodu botanicznego w Singapurze. O, takie różnego rodzaju figurki można tutaj zobaczyć. I nowoczesne budynki na Orchard. No oczywiście najlepiej poruszać się po Singapurze metrem. Nie ma już fizycznie biletów tak zwanych jednorazowych. Po prostu kupuje się taką specjalną kartę, albo słuchajcie, kartą kredytową się płaci i przy wyjściu ją się odbija. To jest niesamowita rzecz, która naprawdę ułatwia podróżowanie. Jak autobusami będziecie jeździli po Singapurze, to również płaci się kartą przy wejściu do autobusu i przy wychodzeniu z autobusu odbija się ponownie, bo się płaci za przejechaną trasę. I tutaj właśnie jest wejście do ogrodu botanicznego, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wejście jest bezpłatne w 2015 roku, proszę bardzo. I to co najciekawsze to jest to, że z drugiej strony znajduje się niesamowity piękny ogród orchidei, więc tutaj można z godzinkę, dwie godzinki pospacerować. Jest tutaj wejście, przechodzi się przez cały ogród, a tu jest właśnie ogród orchidei, dodatkowo płatny. Wejście do ogrodu jest bezpłatne, tutaj ludzie przychodzą, rozsiadają się, proszę bardzo, kurki biegają, koguciki, swojsko anielsko. No proszę, spacerując można takie warany zobaczyć, które sobie swobodnie chodzą. Hello. W Singapurze można powiedzieć, że są dwa polonika. Jedno z poloników to jest właśnie tutaj w ogrodzie botanicznym. Mamy pomnik Chopina i George Sand. Jezioro Symfonii i również Symfonia. To ten pomnik pojawił się po prostu z zamiłowania do muzyki Chopina przez Singapurczyków. Częścią ogrodu botanicznego jest przepiękny ogród storczyków, czyli ogród orchidei. Tutaj jest wejście dodatkowo płatne. Tutaj jest tak zwane orchidee, czyli storczyki VIP-ów. To oznacza, że tutaj przybywały na przykład głowy państw i były hodowane właśnie hybrydy i nazwane na ich cześć. Proszę, orchidea Bidenów, a na przykład po przeciwnej stronie orchidea Baracka i Michelle Obamy. W ogrodzie orchidei jest ponad 1000 gatunków orchidei plus 2000 hybryd, więc ponad 3000. Miejsce jest cudowne. Wejście kosztuje 15 dolarów singapurskich razy 3,4 zł. Ale uważam, że warto te 50 zł za wejście tutaj zapłacić. I plumerię, symbol Hawajów. Jest też tutaj tak zwany cool house, czyli chłodne pomieszczenie. Rzeczywiście jest tutaj chłodno. Jeszcze piękniejsze storczyki, orchidee tutaj rosną. No i powolutku wychodzę już z ogrodu. Pojadę do centrum miasta, żeby jeszcze za widnia zobaczyć właśnie okolice hotelu Marina Bay Sands. Tutaj wysiadłem przy katedrze Świętego Andrzeja z 1842 roku. Niestety jest teraz remont, ona jest zamknięta. Za tą katedrą jest słynny hotel Raffles. A sama katedra, w samej katedrze akurat znajduje się
trzy ciekawe rzeczy. Dywan po koronacji królowej Elżbiety II, kamień z Canterbury i krzyż z Coventry. A tutaj się szykują na Grand Prix Formuły 1. Tutaj będą właśnie się ścigać 30 września do 2 października. Tutaj po prawej stronie mamy budynek Galerii Narodowej. Dawno to był budynek Sądu Najwyższego i klub krykieta, który został założony przez Anglików i tylko Brytyjczycy mogli właśnie w nim przebywać. Tutaj miały miejsce rozgrywki, no a tam po drugiej stronie właśnie Marina Bay Sands. Idąc w stronę Meridiana mamy Teatr Wiktorii, właśnie założony za czasów królowej Wiktorii, pomnik Sir Raffelsa, tego, który to w 1819 roku przejął Singapur. No a tutaj po lewej stronie mamy takie centrum azjatyckie, też takie ciekawe muzeum. I po lewej stronie most Kavenagh. Most Kavenagh, który został oddany w latach, koniec lat 60. XIX wieku, most dla pieszych. Ciekawa tablica informująca o tym, że przez ten most jest zakaz transportu jakichkolwiek pojazdów i bydła, których waga przekracza 3 centawy, czyli 152,4 kg. A tu za mostem po lewej stronie jest hotel Fullerton. Bardzo znany hotel, który w 2001 roku został oddany dopiero do użytku. Natomiast wcześniej tutaj znajdował się fort, tutaj była również budynek poczty, a zaraz za tym mostem, jako Polacy, musicie dojść do tego miejsca. Bo właśnie tutaj, za mostem pod hotelem Fullerton, jest kolejne Polonikum, drugie Polonikum, tablica poświęcona Józefowi Teodorowi Korzeniewskiemu, bo tak miał na imię Józef Konrad. Ta tablica została ufundowana w 2004 roku przez prezydenta Kwaśniewskiego. Urodzony w dzisiejszej Ukrainie Berdyczowie, napisał Lorda Jima między innymi, a przebywał tutaj 8 razy i pół roku, czy właściwie 5 miesięcy mieszkał w Singapurze. Stąd też ta tablica znajduje się właśnie w Singapurze. O, tutaj między innymi będą ścigać się wkrótce właśnie kierowcy Formuły 1. O, wyścig Grand Prix Formuły 1 będzie wyścigiem nocnym. No tak, bo to ze względu na czas, żeby w Europie można było go oglądać o godzinie pewnie 14. Oj, tutaj mamy symbol. Symbol Singapuru. Pół lew, pół ryba. Singapur, czyli miasto lwa. No i hotel Marina Bay Sands, na którym wczoraj byłem. No i tutaj teatr, esplanadę. I wszystko, co jest najciekawsze. Na stacji metra Chinatown warto wysiąść tak zwanym wyjściem Ajak Andrzej, bo od razu wychodzi na taką właśnie bardzo fajną, sympatyczną uliczkę. No tu jest bardzo fajna świątynia hinduistyczna, większa niż Little India. No niestety jest zamknięta. Bardzo ładny jest portyk. Trudno się mówi, tak? Świątynia nazywa się Sri Mariam. Świątynia Sri Mariam. Wybudowana w 1827 roku. Ale tutaj na terenie Chinatown jest inna, bardzo ciekawa, buddyjska świątynia Złotego Zęba Buddy. O, tu mamy właśnie tą świątynię buddyjską Złotego Zęba Buddy. Ja tam za chwilkę wejdę, pokażę wam. Ale tutaj po przeciwnej stronie jest właśnie Maxwell Hawker Center. Taki jeden z najbardziej znanych hawkerów, czyli knajpek, restauracji, które są obok siebie i bardzo szybko dostaje się tutaj jedzenie. Za naprawdę nieduże pieniądze. 4 dolary to jest jakieś 15 zł, 5 dolarów i tak dalej. Jestem, udało mi się. Zobaczcie, mam taką zupkę z pieruszkami za 6 dolarów i sok z trzciny cukrowej za 1,5 dolara. Bardzo fajny lunch. Dziękuję, kto życzył smacznego. Świątynia Złotego Zęba Buddy, bo tutaj prawdopodobnie jest przetrzymywany ząb Siddharthy Gautamy. On jest na trzecim piętrze i jest pokazywany tylko w pierwszy dzień chińskiego nowego roku. Właśnie modlą,
ale na prawo jest wejście do windy i trzeba wjechać właśnie na piętro czwarte, żeby zobaczyć relikwie zęba Buddy. Tam nie można robić zdjęć, kamerować, ale tylko tak szybko wam pokażę. No i słuchajcie, tyle jeśli chodzi o Singapur. Wracam do hotelu, biorę bagaż i jadę na lotnisko, bo o 20:35 mam wylot Air Niugini, czyli papuaskimi liniami lotniczymi do Port Moresby, czyli do Papui Nowej Gwinei. I tu się zacznie przygoda.